Jesteście ciekawi, co kryje się za tą bramą? Zapraszam Was na spacer po osadzie Warownej Białogród. Znajdujemy się w osadzie Warownej Białogród w gminie Strumień, a moimi gośćmi są... Sylwester Zalewski. I Katla. I Katla. Witam Was serdecznie i cieszę się, że nas zaprosiliście do siebie, bo nie wiem, może już tutaj sporo osób było z powiatu cieszyńskiego, ale cały czas warto to miejsce odwiedzać, odkrywać na nowo. Właśnie osadę celujecie na X wiek. No dokładnie, to z racji fascynacją właśnie początkami państwowości polskiej, mitologią słowiańską, tego typu rzeczy. Od czego to się wszystko zaczęło? Ja rozumiem, że od tej fascynacji i co, i od zakupu ziemi? Nie, to już było wcześniej, po 2000 roku, to już działaliśmy w grupie rekonstrukcji historycznej, no i przez parę, no też chyba 10 lat, 10, działaliśmy w Bielsku. No a potem nadarzyła się okazja kupna ziemi tutaj i tutaj zawiązaliśmy grupę rekonstrukcji historycznej, właśnie Białogród. Właśnie Białogród, no i właśnie co tutaj się znajduje, my później sobie przejdziemy i tutaj zobaczymy to wszystko, co tu jest, ale jakbyście nam mogli opowiedzieć, tak oprowadzić nas już teraz słownie. No mamy kilka już tutaj takich dość fajnych obiektów, głównie rekonstrukcji chat, różnych typów architektonicznych. Wiadomo, że góruje tutaj budownictwo drewniane głównie, więc mamy chaty konstrukcji plecionkowej, to jest chata tutaj za nami, półziemianki i chaty już takie na poziomie ziemi, na zrąb, sumikowo-łądkowe. No, staramy się pokazać tutaj szeroki taki zakres właśnie budownictwa. Mamy też taki nasz żalniczek, który tam za kamerą akurat jest. To jest taki pokazowy kurhan, jak to mogło wyglądać. Jak mógł wyglądać taki pochówek słowiański. Taki nasz święty Gaik też, gdzie mamy tam dwa główne bóstwa słowiańskie, Mokosz i Świętowida właśnie. No oprócz tego kawałek pokazowej palisady, bramy, no niestety trzeba się za to zabrać, za małe remonty, bo to już 10 lat. Co roku tam staraliśmy się to konserwować, no ale drewno to drewno. No to trzeba konserwować. Macie jeszcze jakiś plan rozbudowy tego miejsca? Owszem, mamy, aczkolwiek w tej chwili skupiamy się teraz na rozbudowie jednego takiego domku, powiedzmy, obsługi turystycznej, tak żeby już to miało ręce i nogi. Bo Wy tutaj mieszkacie właśnie w tym miejscu, tak? Jak tutaj się mieszka? Trzeba się przyzwyczaić, to na pewno, bo nie chcieliśmy odstawać tym budynkiem od całej reszty, pomimo tego, że jednak poszliśmy trochę na kompromisy i mamy na przykład okna, ale chcemy tak zrobić, żeby z zewnątrz ten budynek jak najbardziej się dopasowywał do pozostałych, które tu już są. No i co? Generalnie nam się tu mieszka super, bo mamy spokój i nie czuliśmy w ogóle zamknięcia na przykład w pewnym momencie. Także na tym hektarze sobie po prostu siedzimy, gospodarujemy. I... Z psiakami tutaj. Z psiakami. I z innymi zwierzakami. Psiaki zadowolone. Psiaki nam coś powiedzą. Jak widać? Halo, halo? O, powąchał mikrofon. Turyści odwiedzają? No teraz bardzo rzadko. Aczkolwiek nigdy się nie zamknęliśmy i jesteśmy cały czas otwarci na turystów, więc zapraszamy. No właśnie, zapraszamy i zapraszać jeszcze będziemy, no bo to nie tylko tutaj oprowadzacie, ale też przygotowujecie różnego rodzaju warsztaty. Co jeszcze tutaj oferujecie?
Takie standardowe pokazy. Rzemiosł i organizujemy czasem takie imprezy, że można, każdy może zobaczyć, jak to jest strzelić z historycznego łuku, z takiego drewnianego, rekonstrukcyjnego i nie wiem, rzucić sobie oszczepem albo spróbować, jak się trzyma miecz w ręce. Wy nie macie czegoś takiego, że sezon trwa od do? Dokładnie, przez cały rok. Jesteśmy otwarci na zimę, się też nie zamykamy. Jeżeli ktoś chciałby spróbować właśnie pomieszkać w takiej chatce zimą, także one są w pełni funkcjonalne, każda ma piecyk. Jest tylko kwestia drewna. Czyli można sobie w takiej chatce tutaj zamieszkać? Można sobie zamieszkać, można sobie pomieszkać. Ilość dni właśnie jest dowolna. Może pomieszkać, dogadania. Nie zamieszkać. Tak. Pomieszkać, na stałe nikogo nie chcecie. Tutaj nie pobieracie żadnych opłat, jedynie można przyjść i jakoś symbolicznie was wesprzeć, czy kupić też jakiś gadżet, bo wiem, że macie kubeczki. No już, jeszcze mamy. Oczywiście można nas wesprzeć, ale nie tylko tak tutaj fizycznie, ale mamy też swojego Patronite'a, także zapraszam na naszą stronę patronite.Białogród. No to już nie przeciągając, zapraszamy po prostu tutaj do Białogrodu, bo tu trzeba po prostu być, zobaczyć to miejsce, zobaczyć, jak to tutaj wygląda, a można codziennie, od której? Od rana, tak żeby was nie, obudzić. Czyli od 10 do 16. Od 10 do 16, dokładnie. Zapraszamy do Białogrodu, a my teraz idziemy zwiedzać. Tak? Dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy.